Cześć. Cześć. Witamy w kolejnym odcinku po 2 latach przerwy z serii Góra albo Pod Górę, już nie pamiętam, bo to tak dawno było. Tak się składa, że znowu mamy taką możliwość być w górach sami, bez naszych dzieci. I to jest świetna okazja, żeby na spokojnie pewne rzeczy przemyśleć, rozważyć i o nich opowiedzieć. Chyba taką najostatnią, najświeższą rzeczą, taką gorącą jeszcze, to jest to, że Tereska jest medalistką mistrzostw Polski, medalistką międzynarodowych mistrzostw, można powiedzieć, świata. I dla dzieci i osób związanych z głównie mózgowym porażeniem dziecięcym, ale innymi zaburzeniami ruchowymi. Z niepełnosprawnościami ruchowymi. Tak. Te ostatnie zawody przyniosły jej aż 4 złote medale, stała się bezkonkurencyjna. Były to medale na największej, chyba najważniejszej imprezie sportowej frame running, czyli bieg w ramię. Dla dzieci, dla młodzieży w jej wieku. To nie jest nasza zasługa, my jesteśmy jakby wozem, na którym Tereska siedzi i jest w stanie kierować tym wozem, czy tam sterować. Bo wszystko to zależy od niej. Ona chce, ona ma potrzeby, ona ma motywację i ona sprawia, że my też szukamy nowych rozwiązań dla niej. I też umożliwić jej jakby no doświadczenie tego samego, co mają osoby pełnosprawne. Terenia wykazuje, tak jak Artur powiedział, Terenia wykazuje chęć, gotowość. My tylko jesteśmy właściwie sprawcami w tym, żeby jej to dostosować, wyszukać odpowiednie takie formy, czy też miejsca, gdzie może to wykonywać? Ogólnie jest tak, że tutaj są 2 strony. Po jednej stronie stoimy my, rodzice, po drugiej stronie jest Tereska. I gdyby któraś z stron po prostu nie chciała, to byśmy się nie znaleźli tu, gdzie obecnie jesteśmy. Widzimy jej potencjał, który nie zawsze i nie w każdej sytuacji jest taki oczywisty. Co też jakby no tutaj jest to dla nas pole do działania, ponieważ nie ukrywam, że staramy się, żeby łamać pewne schematy i próbujemy różne rzeczy wdrażać, ale małymi krokami myślę, że Tereska ma już niedługo, będzie miała 13 lat pełne. No i jako nastolatka podejmuje się różnych aktywności domowych, w tym też sprzątanie, w tym gotowanie, dbanie o siebie, tak, czesanie samodzielne, czego kiedyś nie było. Podążając za jej potrzebami, udało nam się w tym roku zrealizować jej marzenie, aby mogła samodzielnie gotować i wykorzystywać kuchnię do właściwych celów. Ogólnie, przerwę ci, dostosowaliśmy kuchnię do możliwości dla osoby z wózkiem. Tak, tak, dokładnie właśnie tak się to wszystko udało. Dzięki temu Terenia samodzielnie może nastawić wodę na parówki, nastawić, podgrzać sobie zupę, umyć sobie kubek, włożyć kubek do zmywarki, otworzyć lodówkę z pozycji siedzącej na wózku, podjechać sobie do szafki, otworzyć tą szafkę, wyciągnąć potrzebne narzędzia, sztuczce, żeby przygotować sobie kanapkę, posmarować ją masłem i tak dalej. To był 3. etap przystosowań naszego mieszkania do niepełnosprawności Tereski, bo najpierw udało nam się rok temu zrobić łazienkę.
I pokój Tereski. I pokój Tereski. I teraz zakończyliśmy to kuchnią, więc mamy już komplet. I udało nam się to wszystko zrobić dzięki temu, że pozyskaliśmy dofinansowanie. Skąd to dofinansowanie? Bo ty się tym zajmowałaś. Tak, pozyskaliśmy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. W tym roku to było wyjątkowo proste. Mogę Wam zagwarantować, że jest to naprawdę nic trudnego. Warto naprawdę korzystać z tych pomocy i nie bać się. Udało się to zrobić za pomocą systemu elektronicznego. Mimo tego, wiadomo, na początku było kilka takich trudności, więc po prostu nie bałam się, pojechałam do urzędu, pytałam, rozmawiałam i na miejscu uzyskiwałam bardzo dużo takiej pomocy, wskazówek. Wszyscy naprawdę byli bardzo otwarci, pomocni i krok po kroku mi pomagali. Wiadomo, ten czas oczekiwania na decyzję, czy dostaniemy to dofinansowanie, czas oczekiwania na to, czy przyjmą projekt. Czekaliśmy cierpliwie i udało się. Mamy już komplecik. Tereska może się poruszyć samodzielnie po mieszkaniu i właściwie im będzie starsza, tym będzie mogła sobie więcej zrobić. Tak, jest to łatwiejsze. Tym bardziej, że Terenia już jest coraz starsza, coraz większa, coraz cięższa. No tutaj jest ta trudność, że Terenia samodzielnie nie chodzi, ale jak widzicie i słyszycie, nie ma barier. Bariery są tylko w głowach. Ja jeszcze dodam od siebie to, że od tego naszego ostatniego filmu nakręconego w górach, no Tereska już bardzo wydoroślała, jest dojrzała. Podejmuje się coraz bardziej takich tematów zaangażowanych, trudnych, czasami wręcz filozoficznych. I często mamy nawet zagwozdkę, żeby jej tak bezpośrednio czy prosto na coś odpowiedzieć, bo wymaga to po prostu zastanowienia. Jest bardzo świadoma swojej niepełnosprawności, wie, że jest osobą niepełnosprawną, wie, jak ta jej niepełnosprawność na nią działa, jak oddziaływuje w szkole, w tramwaju, w drodze do sklepu. Tak, ale to wszystko przyszło z czasem, to nie pojawiło się od razu. To jest taka bardzo fajna sfera, której wcześniej kompletnie nie doświadczaliśmy. Po prostu były jakieś rzeczy, Tereska na nie siadała, korzystała i tyle. To się może wydawać banalne dla człowieka już od praktycznie trzeciego roku życia, bo człowiek od trzeciego roku życia praktycznie gdzieś tam sobie idzie, gdzie chce. Wiadomo, mama za rękę złapie czy coś, ale ogólnie jest wolicjonalny w tej sferze. U Tereski to się pojawiło tak naprawdę teraz, takie w pełni. To jest piękne obserwować ją. No i właśnie to jest to, co nas jakby też dalej ciągle nakręca do poszukiwań nowych rozwiązań. Bo to jeszcze nie koniec. Ja też tak myślę, że to jeszcze nie koniec. Że coś jeszcze z tego będzie. Tereska ciągle nas zaskakuje, ciągle nam pokazuje, że jeszcze coś można i jeszcze coś można. My już myślimy, że już koniec, a tu się okazuje, że jeszcze. Jeszcze nam jedna myśl przyszła do głowy, taka, że jakby dojrzeliśmy już do tego, że nie wywieramy takiej presji na Terenie, że koniecznie za wszelką cenę musi tylko i wyłącznie ćwiczyć, żeby być zdrowa, żeby się poruszać jak inni. To jest bardzo ważne cały czas, ale jakby no długo potrzebowaliśmy czasu na to, żeby nabrać do tego dystansu. I to też tak naprawdę sprawiło, że posunęliśmy się naprzód, że nie trwamy w tym, żeby ubezpieczać Terenie w jak najnowsze ortezy, w jak najnowsze chodziki. To znaczy, bardzo łatwo jest na rodzicach dzieci niepełnosprawnych, w szczególności rodzicach dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, wmawiać im i działać na emocje ich, że ten sprzęt, na przykład ta metoda, to sprawi cuda i w ogóle musicie w nią inwestować, bo tylko i wyłącznie praca z tą metodą lub z tym sprzętem sprawi, że wasze dziecko będzie zdrowe. I Tereska nam pokazała, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy, że taka jest, ale chce iść naprzód, chce iść do przodu i my razem z nią. My się zawsze kierujemy i kierowaliśmy i kierujemy nadal
niezależnością i na kanwie tej niezależności i jej motywacji i jej takiej chęci do wszystkiego, do życia, do pokonywania swoich barier, udało się po prostu zrobić to wszystko, co osiągnęła teraz w tym roku i to, co co widzicie, tak, że potrafi, że chce, że robi. No i to, co myślę, jeszcze jest przed nią, tak, bo dużo jeszcze jest przed nią. Też jest zwykłym, można powiedzieć, zwykłą dziewczynką, która uwielbia relacje z innymi, uwielbia dzieci, uwielbia rozmawiać z innymi. Wiadomo, to wszystko jest tak troszeczkę utrudnione, ale ona sobie znalazła sposób, dzięki temu, że pisze, czyta, to tak się komunikuje z najbliższymi. Stworzyła sobie grupę Messengera ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy, ze szkoły. Wiadomo, no to jest siedzenie przed komputerem. Ktoś by mógł powiedzieć, siedzenie przed komputerem, tak, no to jest szkodliwe dla wzroku i ogólnie dla funkcjonowania, ale no to jest taki sposób najłatwiejszy i najbardziej dostępny. No, ale w jej przypadku... Na ten moment i właśnie w jej przypadku jest to, to jest super. Znaczy w jej przypadku to wręcz pobudzające, tak? Pobudzające do działań, do nauki, tak? Bo trzeba składać słowa, trzeba szybciej pisać, trzeba szybciej analizować. Musi być partner komunikacyjny. I tutaj na przykład też chcemy zwrócić uwagę, że... Tak naprawdę wszyscy jesteśmy różni, nawet wśród osób w tak zwanej normie, prawda? I jakby w tych naszych różnościach jest nasze piękno i to samo dotyczy niepełnosprawności. Wydaje mi się, że z doświadczenia, z pracy z dziećmi, z niepełnosprawnymi, że po prostu trzeba tylko po prostu chcieć gdzieś tam i dostrzec to. Czasami może być to gest palcem, który wcześniej był niezauważalny, piękny, a czasami uśmiech. Piękny uśmiech. Właśnie, to wszystko jest tam gdzieś w nas. To od nas zależy, co dostrzeżemy i czemu pozwolimy się rozwinąć.